Puszczaj! Nie! Ty puść! Ja byłam pierwsza! Dość! Ja jestem pierwsza! A co wy robicie? Uspokójcie się! Myślisz, że to chłopiec? To dziewczynka! Ja jem lunch! Zatańczymy? A niech to. Dobra, trzymaj to. Patrz. Ochrona! Gotowe. To były ostatnie. Co? Gdzie? To znowu ty? Porwałeś nas? Tylko trochę. Potrzebujesz pieniędzy? To z nią gadaj. Ona jest bogata. Co? Dobra, weź pieniądze i mnie puść. Tak, jasne. Nie potrzebuję waszych pieniędzy. Potrzebuję tylko was. Niedobrze mi. Mnie też. Gdzie jest łazienka? Poluję na wampiry od 30 lat. I zabiłem moją pierwszą ofiarę tym kołkiem. Najbardziej satysfakcjonującą częścią było śledzenie ofiary. To było takie interesujące. Znalazłem Drakulę w tym budynku. Ale wy byłyście ostatnie. Będziecie tu mieszkać na zawsze. Ha, dobrze. To jest teraz wasz nowy dom. Czujcie się jak u siebie. Dom? Mój pokój jest niesamowity. Nie rozumiem. Dlaczego jej taki jest? A mój taki? Cóż, ona ma szczęście. Ty nie. W porządku, przejdźmy dalej. Teraz jestem spokojna. Tam były jakieś dziwaki. Tak. Nie. Mam cię. Myślałam, że to ryba. No, jasne. Nawet o tym nie myśl. Myślisz, że twoje ogrodzenie mnie powstrzyma? Przyjdź się przekonaj. 10-20. Znowu jestem zdezorientowany. Co tam się dzieje? Spójrz na to. Tego za wiele. Tak, masz rację. Trzeba mieć swoje terytorium. Weź to. Proszę bardzo, wampiry, nie pokonacie mnie. Gdzie ty jesteś? To do mnie. Znowu przegrałem. Chwila, gdzie? Kto tam jest? Nie możesz tu wejść. Czemu tak sterczysz? Na pewno nie zamierzam organizować gender party w takich warunkach. Przyjrzymy się teraz tobie. Usiądź. No, zobaczmy. Interesujące. Ja też jestem w ciąży. To mój lekarz. Idź sobie. Zajmę się tym. No dobrze. Dobra. Zobaczmy wyniki USG. Co? Kto to jest? Nie wiem. Coś jest nie tak. Zrób coś z tym. Jak ty pracujesz, co? Nie wolno ci tu wchodzić. Była pomyłka. Zaraz coś wyjaśnimy. Zrób coś z tym. Staram się. Chyba gotowe.
I co ty zrobiłaś? Nie zobaczę mojego przyszłego dziecka. Proszę, ale fajna rzecz. Szkoda, że nie działa. To byłaś ty? Już mi tego nie potrzeba. O! A może to? O, to już jakiś pomysł. Jesteś taki mały, a ja jestem twoją mamą. Mogę teraz ja? Nie, to nie jest dla ciebie. Czy to ojciec? Nie, to porywacz. Nie masz prawa tu być. Gratulacje, będziesz miał chłopca. Potrzebuję czegoś na uspokojenie. Jest zbyt zdenerwowany. Siusiu, 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 siusiu. O, a. Pycha. Chcę więcej. O, nie teraz. Do łazienki. Teraz. Pojedynczo. Dziękuję. Powiedziałem po kolei. Serio. Ludzie. Pojedynczo. Ale ja naprawdę muszę. Co to? Uj. Nie, nie dam rady. Możesz to zrobić. Uda się. Możesz to zrobić. Och, nie. To ich potrzebuje. Och, to straszne. To jest okropne. Nie, nie mogę tego zrobić. Nareszcie. O, potrzebuję innej toalety. Wow. Co za wspaniała toaleta. Mogłabym tu zamieszkać. Nie ma innego sposobu. Znajdź coś, no znajdź. Dobrze. Za mną. Chwila, kim jesteś? Chodźmy szybko. Tak, dobrze. Chodź! Chcesz żart? Co? To zabawny żart. Wow. Czemu nie? Raz, dwa, trzy. Proszę pana, kim pan jest? Nieważne. No już, szybko. Aha, mam tego dosyć. I dlaczego tak krzyczysz? To wszystko dla mnie? Nie ma mowy. Do schronu. Tak? Rozumiem, mogę zabrać to dla siebie? Zaczynajmy. Jedzenie. Jedzenie. Co za zapach. To nie dla ciebie. Jabłko też może być. Weź moje. Ja jem normalne rzeczy. Mówiłem ci, że to nie dla ciebie. Daj mi jedzenie. Ja też coś zjem. Więcej? Mnie też. I ja. I ja. 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 Nie rozumiem. Gdzie jest całe jedzenie? Zgłodniałem. No właśnie, gdzie? Dobrze, ruszajmy. Tyle pysznych smakołyków. Ha. A zwłaszcza to. Nie ma mowy. To po to, abyście nie wpadły w kłopoty. Dobra, zostańcie tutaj. Ja przyniosę jedzenie. Dobrze, weźmy to i
I to... Hej! To moje! Nie wydaje mi się. Chodź tutaj. Wampiry, potrzebuję pomocy! Dobra, zdejmę taśmę. Tak lepiej. To co? Jemy? Przepraszam, przyjacielu, ale nie miałem innego wyjścia. Obróć się. To był pierwszy i ostatni raz. To dobrze. No dobrze. Gdzie jest całe jedzenie? A bo my wiemy. Może pójdziemy do innej kawiarni. Teraz ty, czemu tak siedzisz? Pomóż nam. Krew, krew. Odmuchaj na mnie. Poklep mnie. I mnie. Złap mnie za rękę. Mnie złap. Mam tego dość. To tyle. Gratulacje, tatusiu. Nie jestem tatą. Hej. Teraz zostaniemy z tobą na zawsze. Co utknęło? Nic nie widzę. Mam tego dość. Nadszedł czas, aby je sprawdzić. Hej, dziewczyny! Zobaczcie, co mam! Chcecie trochę? Tak będzie lepiej dla wszystkich. Dobrze. Teraz druga. Czy ja jestem w domu? Chipsy! Boisz się, że przytyjesz w ciąży, że nie będziesz lubiona przez siebie i innych, to nasze kursy ciążowe są dla ciebie. To niedorzeczne. Kto niby chodzi na takie kursy? To nie dzieje się naprawdę. Wampiry nie przybierają na wadze. Chyba się zepsuła. W porządku, wiem, że bardzo nie przytyłam. I zamierzam to udowodnić. Jestem gruba! Gdzie prowadzicie jogę? Jestem brzydka i ogromna! Jestem taka pulchna! Muszę coś z tym zrobić! Będę gruba i wszyscy będą się śmiali! Co ja mam zrobić? Niech ktoś mi da jakiś znak! No tak, joga! Jak mogłam nie zdać sobie z tego sprawy? O, już jesteście. Dobrze, zaczynamy trening. Podnieście nogi. Może spróbujemy czegoś innego? No tak, oczywiście. Musisz się zrelaksować. Przydałoby mi się to. Dlaczego nie zrelaksujesz się już teraz? Niewygodnie mi. Dobrze, to usiądź wygodnie. Wygodnie. Teraz jest wygodnie. Dobrze, kto tam się ukrywa? No już, wyjdź. To tyle, jesteście uspokojone? No to powtarzajcie po mnie.
Może wody? A, ja pomogę. No, zacznijmy od łatwiejszej pozy. Długo jeszcze. Dobrze, wrócę innym razem. Nie będzie żadnego innego razu. Coś ty zrobiła! Będziesz musiała sobie znaleźć inny kurs. Dobry wieczór. Hej, potrzebuję najlepszego jedzenia. Wejdź. Wydawało mi się. Dla mnie to co zwykle. Ja chciałam usiąść przy tym stole. Ale ja już tu siedzę. Jaka szkoda. Ile jeszcze mam czekać? Mogę zaoferować ci ten stół. No dobrze, wezmę to co zwykle. Możesz bardziej uważać? O, myślałam, że to kosz na śmieci. Oto twoje jedzenie. A to jest twoje. Nareszcie. Kelner! Twoje jedzenie jest nieświeże i brzydko pachnie. To nie może być prawda. Wszystko gra. Jestem taka głodna. Tak. Nie myślałam, że ci to kiedyś powiem. Mogę. Tak, jasne. Jesteś pewna? Tak, oczywiście. Czemu nie brałyśmy tego wcześniej? Twój rachunek? O, to jest takie ładne. Oczywiście, że jest i będzie pasowało dla mojego dziecka. Dobra, weź to, znajdę coś lepszego. Nie znajdziesz. Ups, to chyba będzie moje. Ten będzie mój. Haha, a masz! No ej, moje dziecko będzie miało lepsze łóżeczko. Oddasz mi to łóżeczko. Hipnoza nie działa na syreny. Wezmę wszystkie, tak. I to rachunek, proszę. Więc ja wezmę to. Moje dziecko musi mieć wszystko, co najlepsze. To się jeszcze okaże. Jestem bogata! No, mogło być gorzej. Możemy to zamienić. Tak? Bardzo chętnie. Tak jest lepiej. Nigdy więcej syren. Tata wkrótce tu będzie. Opowiem mu o tobie. I lepiej, żeby był szczęśliwy. Kochanie, umrzesz! Zgadnij, co tu jest! Cóż, jeśli umrę po tym, to albo osikowy kołek, albo srebrna kula. Mylisz się. Patrz! No, to co ja tam widzę? Proszę! To nie mój rozmiar. Nie zmieszczę się w nim. Jestem w ciąży! Aha, mam nadzieję, że żartujesz. Wciąż jesteśmy bardzo młodzi, mamy zaledwie 200 lat. Jakie dzieci? To nie jest żart. Nie cieszysz się? Nie słyszę odpowiedzi. Porozmawiamy później. Wyjdź, porozmawiamy teraz. Jego... Nie ma go, to poprosiłby powiedzieć ci, że cię kocha. Wiem, że tam jesteś. Otwieraj! Dziecko to nic wielkiego. Chcę mieć dziecko. Cieszysz się, że jestem w ciąży. Dziecko to nic wielkiego. Chcę mieć dziecko. Cieszę się, że jesteś w ciąży.
Jeszcze raz. Uhu, serio? Czekałem na to całe życie. Mua. Hej, mały, jestem twoim tatą. A teraz tata da trochę pieniędzy, żeby kupić najlepsze rzeczy. Dałem ci rano walizkę pieniędzy. Twój limit na dziś został wyczerpany. Dasz mi i dziecku nieograniczoną kartę. Dam tobie i dziecku nieograniczoną kartę. O, dziękuję. Kiedy przestanę dawać się nabierać na tę hipnozę, muszę zacząć używać szkieł kontaktowych. Muszę powiedzieć Ryśkowi, będzie bardzo przejęty. O! A jeśli nie będzie? Nie mamy pieniędzy, no i jest jeszcze dziecko. A, nie, nie mogę dłużej ukrywać ciąży. Jestem taka głodna. Najpierw zjem, a potem wszystko opowiem. Jedzenie. O, Krysiu, myślałem, że uzgodniliśmy, że mnie nie zjesz. O, przepraszam. Mam nadzieję, że mój prezent załagodzi sytuację. O, nie może być. O, nie mogę uwierzyć, że będziemy rodzicami. Aha. Tak. Moje dziecko chce jeść. Gryź. Och, kochanie, to nie tak jak myślisz. Nie bądź zła. O, przestań. Co robisz? Mam lepszy pomysł. Co tyle zajmuje, to wystarczy, żeby urodzić dziecko. Nie martw się, poza tym ty jesteś następna. A ty dokąd jest kolejka? Czy oby na pewno? Jestem pewna, a ty jesteś na końcu. Tam. Ile? A, ach tak. Nie wiesz, co to jest, biedna dziewczyno. To są pieniądze. Mamona. Kasa. Tak czy inaczej, ile potrzebujesz, bym mogła spokojnie przejść? Zupełnie nic. Idź na koniec. Proszę bardzo, nauczę cię nie omijać kolejki. Myślałaś, że dam się nabrać na twoją hipnozę. O, powodzenia. Cześć, wejdź i usiądź, zobaczmy, kogo tam masz. O, tak się martwię. Zobacz. O, czy coś jest nie tak? Wszystko dobrze. Tak, tak. No, wybacz, nic nie widzę. Może dlatego, że jestem wampirem. O, nie jedz mnie! Mam rodzinę, dzieci! Nie zamierzam cię zjeść, po prostu powiedz mi, jak się ma moje wampirze dziecko. O, tutaj. Abrakadabra, bum! Gratulacje! Urodzisz dziewczynkę! O, to wspaniale! Dziękuję. Teraz moja kolej. Cześć! Cześć! Teraz zobaczymy wszystko. Ach, po tych wampirach musimy kupić nową maszynę. Czy coś mówiłeś? Nie, nie. A, darmowe USB dla wampirów. A, pomożesz mi? No, co tam jest? Będziesz miała chłopca. Dziękuję. Potrzebuję wakacji po tym całym stresie. Aha, tak, tak. Oddzwonię. O, wow! Ja byłam pierwsza.
ci biedacy są tacy powolni. Ja to zobaczyłam. Nie ja. Kup inny, potrzebuję go bardziej. Chcę jeszcze jedno. Ach tak, dobrze. To łóżeczko należy do Krysi. To łóżeczko. Ha, twoja hipnoza nie zadziałała. A, łóżeczko będzie moje. Nie, moje. Moje. O. Moje. O. Będzie moje. Nie, bo moje. Właśnie, że moje. Masz, nie. Weź to. Właśnie, że tak. Czyż nie jest ładne? Mam nadzieję, że nie o to się pokłóciłyście. To moje łóżeczko! O, to chyba tam. Mhm. Dobrze, że z ulotką pierwsza sesja jest za darmo. Rozłóż matę, wkrótce zaczniemy. Czujcie się jak u siebie. Zaraz przyjdę. Ach, co ty tu robisz, żebraku? Joga jest tylko dla bogatych ludzi. Pierwsza klasa jest bezpłatna z ulotką. Brak ulotki? Brak zajęć. No cóż, wezmę udział sama. Żal mi ciebie. O, co jest z nią nie tak? O, zajęcia na świeżym powietrzu są jeszcze lepsze. Ja chyba rodzę. Ciekawe, o czym rozmawiają. Chyba się zaczęło. Ja rodzę. Pomóż najpierw mnie. Oddychaj. Doktorze, niedługo przyjmiesz moje dziecko. Przyj jeszcze trochę. Gratulacje. Może zawrzemy umowę? Nie! Wygląda na to, że się budzi. Jak w ogóle można wstawać tak wcześnie? Wstawaj, córko. Kochanie, czas wstawać. O, dzień dobry. 100 lat! Niespodzianka. Pomyśl życzenie. Proszę bardzo. A teraz prezenty. Tak? To jest dla ciebie. I to też. O, prezent. Myślę, że nikt nie zauważy braku jednego kawałka. I to też. Córko, lubisz pizzę, prawda? To szczęśliwy kawałek. Mamo, to takie słodkie. O, dałaś jej kawałek pizzy. To okropne. Ma za dużo kalorii i na pusty żołądek. Dzięki, mamo, to wspaniały prezent. O. A, cześć, już jestem. Twój dom. A, będę za minutkę. Muszę iść do pracy. Kocham cię. Pa, mamo. Nareszcie. Teraz mogę to wyrzucić. Gdzie jest mój prezent? Nie wiem. Pewnie uciekł. Zobaczmy inne prezenty, dobrze? Mamo, czemu nie dasz mi tego wszystkiego później? Nie, kochanie. Dam wszystko teraz. Au! Ała! To ostatni. Córko, gdzie jesteś? Mamo! A, tu jesteś.
Mam całą listę miejsc, do których wybierzemy się dziś wieczorem. Może powinnyśmy zostać w domu? W twoje urodziny? Nonsens. Do samochodów! Zaczniemy od kina. A... pójdziemy obejrzeć Avengersów? Absolutnie nie! Przygody kucyków! A... Podoba ci się? Bardzo. Jedz. To wszystko jest dla ciebie. Dziękuję. Dobrze. Następnie park rozrywki. A film? A... Fajnie tutaj, prawda? Kolejka górska. Woohoo, super. Ruszy się. Mamo, zatrzymasz się? Mamo! Yeah! To było fajne, co? Tak. No to teraz zakupy. Chodźmy. Robi mi się niedobrze. Bleh. Widzisz to? Moja córka najwyraźniej nie lubi tej sukienki. Córko, wszystko w porządku? Bleh. Bez obaw. Zapewnimy ci najlepszy wygląd, jaki możemy. Prawda? Wnieś to. Kochanie, przynieś to. Mam nadzieję, że jej się spodoba. Tak? Mam już dość. Czas się stąd wydostać. Kochanie, jak się masz? Krysiu? Jedna duża z ananasem. Tak, dziękuję. Czekam. Gdzie jest moja córka? Krysiu! Krysiu! Hej, mamo! To ja zamówiłam pizzę. O! Co za niespodzianka. Cóż, to dość drogie. No, dziś mam urodziny i zaprosiłam cię. Z ananasami. Moja ulubiona. I moja też. Krysiu! Nareszcie cię znalazłam. Ale ja po prostu... ja... Anielu, dobra robota. Mogłaś powiedzieć, że moja córka jest z tobą. Nasza córka. Dobrze, nasza. I tak jesz to niezdrowe, tłuste, wysokokaloryczne i okropne. Ale to takie pyszne jedzenie. Cała rodzina razem. Dobre? Tak, dziękuję. Bardzo. Zamów jeszcze trochę. Co to za film? Avengers. Wow. Bardzo was kocham. Więc... test! O nie! Tak? Nie wolno! Panie Ryśku, czy mogę wyjść? Ciii. Ale... Co robić? Nic nie wiem. Kujon pewnie wie. Zobacz, jak to rozwiązuje. Hej, kujonie, pozwól mi to skopiować. Nie. A może to? Dobrze. Uuu.
prostu... Cisza! To była nasza ostatnia szansa. Aha. Pieniądze nie pomogły, ale mam lepszy pomysł. Kryj mnie. Cześć. Aha. Mamo. No już. Odbierz telefon. Halo. Halo. Cześć. Co jest? A, no tak. Halo? Nareszcie, mamo. Potrzebuję twojej pomocy. Bo wiesz, mam test. Tak, oczywiście, Krysiu. Jedną chwilę. A! Córko! Mamo, halo? Słyszysz mnie? A! Czy toniemy? Nie wolno pływać. Zabronione jest również korzystanie z telefonów. Nie wolno też tonąć. No dobrze, spokojnie. Już nie toniemy. O, posprzątajcie tu, proszę. Mamy tu małą powódź. Ps. Dziękuję. Mamo, czy to ty? Cii. A to jest... Cii. Cii. Mamo, mam test i nie wiem, co robić. Wszystko będzie dobrze. Ale, mamo... Wow! Ha! Nie rozpraszaj się! Panno Krysiu, wie pani wszystko? Tak, teraz już wiem. Dzięki, mamo. Dobra, oddajcie testy. No już, no już, no już. Dobra, wychodzę. Do zobaczenia wkrótce. Dokąd idziesz? No, na randkę. W tym? Aha, co jest z tym nie tak? Wszystko jest nie tak. Chodź. Dokąd? Tu jest. Co to za antyk? To jest to, co cię uratuje. Może nie powinnyśmy? Nonsens. O, znalazłam. Co za piękność. Musisz ściągnąć włosy. Auć, bądź cierpliwa. Długo jeszcze? Już, gotowe. Dzięki, mamo. Szuflada. Obraz. Ajajaj. Kwiat. Au! Proszę pani, jest zajęte. To ja, Krysia. Krysiu? Postarzałaś się o około 100 lat. Tak, właściwie to nowy trend. To okropne. Musimy jej pomóc. Styliści, zróbmy to. Mam dość, znikam stąd. Poltku, proszę, nie. Stój, ty tu zostajesz. Dobra, dobra, zostaję. Wow. Mocno się myliłem. Zamknij oczy, mam dla ciebie prezent.
O, Krysiu, to łaskocze! Panie dziadku, czy pan coś zamawia? On chyba umiera, pomóżcie mi! O. Będziemy jeść? Owoce. Lizaka! A co powiecie na ciasto? O, nie. To bomba kaloryczna. Ale ja chcę ciasto. Zrobimy je same. Bez cukru i bez kalorii. Same? Same. Aha. To świetny pomysł. Nie, to okropny pomysł. No to zaczynajmy. Co mamy na liście zakupów? Ha? Nie? Nie. Tu też nie. Gdzie są wszystkie artykuły spożywcze? Kochanie, czy zapomniałaś? W domu się nie gotuje. Jest tylko jogurt. Nie można zrobić ciasta ze samego jogurtu. Chodźmy do sklepu i kupmy wszystko, dobrze? Ale nie mamy żadnych pieniędzy. Idźcie, zaczekam na was. Nie lubię miejsc publicznych. Jesteś pewna? Tak, tak, kochanie. Ha. Ciasto, mówisz? Będziesz miała ciasto. Cześć. Potrzebuję najlepszego cukiernika, to pilne. Ohoho, bonjour! Jestem najbardziej znany i najlepszy! Cicho! Fajnie, w końcu upieczemy ciasto! Schowaj się, właś tutaj! Proszę bardzo! No już, właś! Ciszej! Ale ja... O, merci! No to jesteśmy! Aha! No to możemy zaczynać! Zaczynajmy! Aha! Fartuchy? Aha. Ja nie potrzebuję. Aha. Teraz mleko. Chodźmy. Dla nich to zabawa. Zobaczymy, jak Aniela będzie się śmiała po tym. Mamo! Gotowanie to świetna zabawa, prawda? Tak. Aha. Bardzo dobra. Najlepsza. Niech Aniela zje sobie ciasto. Wtedy jej córka zasmakuje prawdziwej uczty. Przy okazji, jak moje ciasto? Halo. Jak ci idzie? O, Miss Cousy! Nie da się pracować w tych warunkach! Ciszej! O, tak jest lepiej! Wow! Ha, 30 minut i gotowe. Czekamy! O! Gotowe! Pójdę sprawdzić ciasto. Więc? Gotowe! Ja też zrobiłam. Ty? Ty! Tak, a co w tym dziwnego? One są takie same. Wow! Nie, są różne. Moje jest lepszy. Nie, mój. Zróbmy tak. Nie rób tak. Boisz się przegrać. Ha, to ja. Spróbujmy. A, to jest pyszne, ale to na pewno nie jest moje ciasto. Mogę trochę? Nie. Lepiej zaniosę to do sąsiadów, niech oni to wezmą. Jestem pewna, że to moje ciasto. Może spróbujemy. Pycha. Podoba ci się? Tak, tak. No zjedz to.
Gdzie jest wyjście? Aha. W tym domu jest wielu ludzi. Ha. Oj tak. Patapa, patapa. Mam dla ciebie niespodziankę. Wow. Gotowa? Tak. Tada. O, Ariana? Tak, Ariana. Oj, dzięki, mamo. To kiedy idziemy? Jak to kiedy? Już. Aha. Krysiu, gdzie idziesz? Na koncert Ariany Grande. A co z akcją charytatywną? Zgodziłyśmy się, że pójdziemy i rozdamy te rzeczy. Zapomniałam. Dobroczynność może poczekać, a Ariana nie. Chodźmy. Czekają na nas, prawda? Odpuść, ona idzie ze mną. Nie ze mną. Puszczaj! Ona idzie ze mną. Chwila! Zawrzyjmy układ. Weź to i daj tym swoim biedakom. Nie chcę twoich pieniędzy. O, serio? Co ty robisz? Mam ciebie dosyć. Pieniądze na bilety. Ale rozumiesz, że dobroczynność... Zawarłyśmy umowę. Mam dosyć, znowu się kłócą. To niemożliwe, po prostu niemożliwe. Twoje pieniądze nic nie znaczą, bilety też nie. Ty niczego nie rozumiesz, policz pieniądze, a wtedy odejdziesz. Ach, rozumiem, zniknę. Och, cisza. Dobra, muszę zniknąć. Albo... porwać sama siebie. Aha. Dobra. To jak, gotowa się pogodzić? Jesteś nie do zniesienia. Mam dość słuchania twoich jęków. Przynajmniej jej posłuchasz. Jedną chwilę. Dobra, poczekamy. Ojejku, co robić? Musimy wezwać policję. Żadnej policji. Za mną. Chodź. Dokąd idziemy? Cicho. O nie, jest za późno. To nie ona. To jej nos. I czoło. O, gdzie jest moja... Znaczy nasza córka. Hihi. Jej tu nie ma. Przepraszam. Za wszystko. Ja też przepraszam. Ha? Mamy, już jestem. O, jesteś cała. Znalazłaś się. Tak się cieszę, że się pogodziłyście. Bo wiecie, kochamy was obie. Więc nie zostałaś porwana. I to były żarty. No, najpierw zniknęłam, a potem się pojawiłam. To nieważne. Ważne, że jesteśmy wielką rodziną. Aha. A, znalazłam. O, znalazłaś go? Nie. A, przypomniałam sobie. Ha, tak. Tak, mówią, że pieniądze nie śmierdzą. Ha, co byście chciały? Czekoladę. Wyszło 2,50. Mamy tylko 2 dolary. A. Tyle wystarczy? Ha. Tak! Tak. A chwila. Musimy rozkoszować się tą chwilą. A. Dobrze, starczy tego. O. Wow. Anielo. Co? Mamy bilet do bogatej szkoły. Aha. Ale tylko jeden. Tak? I wiem, jak możemy pójść razem. Za mną. A, zjadłaś wszystko, Anielo.
No to chodźmy. Stój! Biedni nie mają wstępu. Ale... Chwileczkę. O! Jest? Ja jestem Aniela, wasz nowy uczeń. Proszę. Jesteś trochę za biedna jak na nowego ucznia. Dobra, wchodź. No, to teraz ja. Oto mój bilet. Co to ma? Ale ty po prostu... Ja? Ja co? Jestem waszą nową uczennicą, Krysia. Bardzo dziwne. No dobra, wejdź. Muszę jechać na urlop. Gratulacje, siostro. Teraz idziemy do najbogatszej szkoły. Tak. Szkoda, że nie widziałaś twarzy ochroniarza. Ojej. Myślę, że kogoś wyrzucą. I wcale nie jest mi przykro. Ups. No, no. Kogo my tu mamy? Intruzów. Tak, tak. Biedni nie mogą uczyć się w naszej szkole. Zwłaszcza bez biletu. Tak, tak. Opuśćcie naszą szkołę. Dobrze, rozumiem. Odchodzę. Tak, tak. Co to ja mówiłam? Wybacz nam, proszę. Naprawdę chcemy iść do waszej szkoły. Obiecujemy, że będziemy się zachowywać. I pójdziemy na wszystkie lekcje. Udowodnimy ci, że możemy się tu uczyć. Jesteśmy tego warte. Proszę. Dobrze, dość. Ktoś musi wytrzeć tablicę po lekcjach. Co? Nie pasujecie tutaj. Wyrzuć je. Pani Elko! To okropne. Tak, tak. Nie rozumiem, co robi ta dyrektorka. Co jeśli chorują na jakieś paskudztwo? I zarazimy się od nich ubóstwem. Albo czymś gorszym. Co się stało? Stało się coś strasznego, pani Klaudio. Skończyły się pieniądze? Nie, jest jeszcze gorzej. Jeszcze gorzej? Mamy w szkole nowych uczniów. Tak. To wszystko? Nie rozumiesz, to żebraczki. To okropne, ale to tylko nowi uczniowie. Biedni uczniowie! I co z tego, że są biedne? Tyle wystarczy. Usiądźcie, rozpoczynamy lekcję. Co z tego? Jak ona może mówić w ten sposób? Mam nadzieję, że trafią na kosz na śmieci i tam zostaną. Przepraszam, pani Klaudio. Mogę? A, jesteście nowe. Tak, tak. Wejdźcie, siadajcie i nie spóźniajcie się więcej. To ma się uczyć z nami. Mogłabyś odłożyć torebkę? Nie. To moje miejsce na torebkę. Twoja torebka zmieści się też na twoim siedzeniu. Nie, nie musisz tego robić. Wiem, gdzie usiądę. Co ona robi? Nie wiem, ale wygląda dziwnie. Jestem gotowa. Cóż, zacznijmy, skoro wszyscy są gotowi. Tematem naszej lekcji są funkcje. I tak wie, że jej miejsce jest w koszu. Nie zwracaj na nią uwagi, Anielo. Dobrze, masz rację, nie będę. Anielo, słuchaj, mamy tu całe 100 dolarów. Tak, masz rację. Żebraczki! Przegrywy! Ha! Smrody! Nie pasujecie tutaj! Po prostu posłuchaj nowego tematu. Funkcją jest... To nie my! To nie my! Mam tego dosyć. Melciu, odłóż torbę. Anielo, siadaj przy ławce. Co? To moja ławka! Już nie. I koniec tematu. Zrobię wszystko, by wywalić was z tej szkoły. Melciu? Cisza. Słuchajcie nowego tematu. To koniec lekcji. Ale za takie zachowanie będziecie mieli test na nowy temat. Nie spóźnijcie się. To wszystko przez was, smrodów. Czekaj na mnie, Anielo. Teraz zabrały mi moją ławkę. A potem co? Życie?
O, zbytnio dramatyzujesz. Poćwicz i nie maruć. Tak, masz rację. I gdzie jest Poldek? Cóż, nie mogę się uspokoić. Muszę coś zrobić. Co ty chcesz zrobić? Zapłacę im pieniądze i odejdą. A myślisz, że pieniądze wystarczą? Tak, masz rację. Potrzebujemy czegoś mocniejszego. A może... Postradałaś rozum? Tak, to przesada. Mam wszystko zaplanowane. Najpierw pozbędę się jednej, a wtedy druga sama odejdzie. Finito. Będę udawał, że nic nie słyszałem. Idziesz, Anielo? Już idę, siostro. Zaczynam lubić tę szkołę. Hej, dokąd idziesz? Chwila! Halo! Chodź tutaj. Ha, zajmę się tobą. Jedna padła. No to została jeszcze jedna. Skończyłam. No, cóż. Po co mnie wołałaś, skoro poszłaś beze mnie? Ale z ciebie sportowiec. Czemu jesteś tak uchochana? Nic. Właśnie pozbyłam się problemu. Przerażasz mnie, Melciu. Nie martw się. Właśnie zamknęłam jedną kujonkę w magazynie. Co? Ani słowa więcej. Rozumiesz? Gdzie jest twoja siostra? A może już została wyrzucona? Musi gdzieś tu być. Jeśli nic jej nie zrobiłaś. Dobra, ustawcie się szybko i zaczynajmy. Edwardzie, jestem tutaj. Melciu? Tutaj. Anielo? Tu. Została Krysia. Otwórzcie, pomocy. Krysiu? Tu. No, to zaczynajmy. Panie Ryśku, ale Krysia... Rozmawia. Będziesz pierwsza, Melciu. Pokaż wszystkim, jak należy to zrobić. Dobra robota. Jesteś następny, Edwardzie. Nie, nie chcę. Bez gadania. Rozumiem. Anielo, wyjdź. Nienawidzę zajęć na siłowni. Nienawidzę drzwi. Jestem tutaj. Ratunku. Dobra robota, Anielo. Krysiu, szykuj się. Jestem właśnie tu. Cieszę się. Zaczynaj. Skończyłem ćwiczenie. Jeszcze tylko trochę. Dałam plamę. Zacznę od nowa. Czy możemy już iść? Tak, Anielo. A Krysia ma jeszcze jedną serię. Dam radę. I raz, i dwa. To zadziałało. Powinnam po prostu obliczyć siłę ciosu. To boli. I obliczyć poziom bólu. Zaraz się rozpocznie. Muszę coś z tym zrobić. 99. 100. Dobra robota. Fuj. Musimy natychmiast wytrzeć podłogę. Lub postawić znak. Ostrożnie, mokra podłoga. Tak, zdążyłam na czas. Wszystko gra, Anielo. Zobacz, kto tu jest. Myślałam, że spodoba ci się ten mały pokój, bo wygląda jak twój dom. Koniec zajęć. Krysia i Aniela dostają dziś plusy. Wow, super. Nie chcecie dołączyć do drużyny piłkarskiej? Może później. Skąd wzięły się te dobre oceny? Przecież jesteśmy bogaci, a Krysi nie było całą lekcję. To świetny żart, Melciu. To nie żart. Daj im od razu mierne. Jestem nauczycielem i ja decyduję. I dostajesz jedynkę za swoje zachowanie. Co? Jak śmiesz? Wiesz co? Zmieniłem zdanie.
Jedynka. Złożę skargę. Melciu, nie bądź taka. Ja też nie zrobiłem ani jednego pociągnięcia, ale dali mi piątkę. To niesprawiedliwe. Nie mogę teraz z tobą rozmawiać. Idź sobie. Ale jesteśmy wredni. Do widzenia. Nie wiem, jak to zrobiłaś, Anielo, ale mamy piątkę. Po prostu bardzo cię kocham. Ale chyba potrzebujesz prysznica. Wykułaś wszystko, Anielo? Tak. Nie możemy oblać tego testu, wiesz o tym. Inaczej zostaniemy wyrzucone. Wow. Czy ty mnie w ogóle słuchasz? Nawet o tym nie myśl. O, proszę, proszę. Nie. Ale to jest moje marzenie. Wiesz, jak dobrze tańczę. Nie. Mamy ważny test z historii. I tak nie zdam testu, bo niczego nie umiem. A ja niczego nie słyszę. Siostrzyczko, proszę. Proszę. Dobrze, ale jak zdasz test? Myślałam, że możesz napisać go za mnie. A co jeśli nas złapią? I tak tego nie zrobię. Zrobisz? Zobacz, co za miernoty. I pachną jeszcze gorzej. Nawet nasze śmietniki lepiej pachną. Fuj. Chyba musimy iść. Fuj. Czy my śmierdzimy? Tak. Fuj. Chodź, tak. Masz konkurs, na który musisz się przygotować. Dobrze, masz rację. Co? Zamierzasz wziąć udział w pokazie talentów? Tak, a dlaczego nie? Nie licz na to. W tej szkole jest tylko jeden utalentowany człowiek. To ja, a ty możesz się co najwyżej zgłaśnić. A ty? A ja co? Zapomniałaś, że mamy dziś test z historii. Dziewczyny, spokojnie. Idziemy? Anielo? A co mnie obchodzi jakiś test? Każdą ocenę można kupić. O tak. Nie wiesz, czym są pieniądze. Zapomniałam. Zobaczymy, czy twoje pieniądze pomogą ci wygrać. Wątpisz we mnie. Tak, ona jest najlepsza. Nikt jej nigdy nie pobił. Nie, nie spodziewamy się wygranej. A właśnie, że tak. Nie wyjdę bez pierwszego miejsca. To się jeszcze okaże. Chodźmy, chłopcy. Chwila. Jesteś lepsza niż ona. Dobrze. Masz rację, chodźmy. Spokojnie. Dam sobie radę. Nadal tu jesteś? Moi rodzice nie pozwolą nam się uczyć. Wyjdź już stąd. Marzyłam o pójściu do tej szkoły i nie dam się po prostu wyrzucić. Pospieszcie się i idźcie na swoje miejsca. Krysiu, gdzie jest twoja siostra? Ona... Gdzie ona jest? Nie przyszła. Nie widzę jej. Ona... poszła do toalety. Boli ją brzuch. Więc przegapi egzamin końcowy. Nie, nie ma mowy, żeby przegapiła test. Jakoś jej pójdzie. Dobrze, nie traćmy czasu. Zdejmijcie wszystko inne z ławek i zaczynamy. Mówisz, że nie przyjdzie? A co z pokazem talentów? A może zdecydowała się to pominąć? Ale jeśli pominie test, na pewno zostanie wyrzucona. Tak. Cisza. Siądźcie i zaczynajcie. Zrobię sobie drzemkę. Ej, powinniśmy jej powiedzieć, że Aniela nie przyjdzie? Nieźle. Wtedy te żebraczki natychmiast zostaną wyrzucone. O nie, tylko nie to. Co byście chcieli? Ale wiesz, że nasze milczenie kosztuje. Nie mam pieniędzy. Więc pani Klaudia się dowie. Nie. Chwila, może rozwiążę testy za was. Nawet mnie nie dotykaj. Dobrze, spokojnie. W porządku, rozwiąż test za nas. I nic nie powiecie. Nie, ale tylko dlatego, że jesteśmy mili. Teraz możemy odpocząć. Podczas gdy ta żebraczka rozwiązuje wszystko za nas.
Jaka szkoda. I nadal ma nadzieję, że wygra. Przykre. Dziękuję ci, Anielo. Chciałbym zaprosić na scenę Melcie. Nadeszła pora ogłosić zwycięzcę. A nawet przez chwilę wierzyłam, że możesz wygrać, żebraczko. Jeszcze raz mnie tak nazwiesz i co mi zrobisz? A najbardziej utalentowanym uczniem jest Aniela! To trofeum jest twoje! Jak to jest być pokonanym przez żebraczkę? Dziękuję. To było bardzo miłe. Ale muszę lecieć. Co? Dobrze. Oddajcie testy. Jak twój żołądek? Dziękuję. Dużo lepiej. Miło to słyszeć. Gratulacje, siostro. Ha! Tak nie może być. Gotowe. Wszyscy dostajecie piątki. Poza tobą, Melciu. Ty dostałaś jedynkę. Musiałaś coś pomylić. No tak, oczywiście. Koniec lekcji. Możecie wychodzić. Do widzenia. Widzicie, żebraczki? Pieniądze rozwiązują wszystko. Melciu! Chwila! Dziękuję, siostro. Nie wiem, co bym bez ciebie zrobiła. No, to nic takiego. A ty masz puchar. Spójrz, Anielo. Jesteś na tablicy szkolnych talentów. Ha! Chodźmy na lekcję. Chodź, bo się spóźnimy. Jestem biedna. Jestem Aniela. Mam dość tych bliźniaczek. Nie zasługuję na to, by być ze mną na tej samej tablicy. Skoro nie chcesz po dobroci, to rozwiążemy to inaczej. Chłopcy. Dobrze, możemy iść. A teraz pójdę do łazienki, a potem na zajęcia. Spoko. Rozumiecie? Tak. I bądźcie twardzi. Muszą na zawsze opuścić tę szkołę. Co tak sterczycie? Mam znaleźć kogoś innego? Nie. O, hej. Mogę wam jakoś pomóc? Ja... Żebraczko! Ja... Co ty tu robisz? Fuj! Śmierdzisz biedą! To twoje miejsce, żebraczki! Przestańcie, puszczaj! Zabierz siostrę i wynoś się ze szkoły! Teraz na pewno je wywalą! Cóż, biedna dziewczynko, chcesz więcej? Dokładnie! Chwila! Kumam! Musimy iść! Nic ci nie jest, Krysiu? Nie, jestem cała. Dziękuję, siostro. Jesteście takimi głupolami! Melciu, ale nie myśleliśmy! Wy nigdy nie myślicie! Sorki! Oddajcie kasę. Muszę wszystko robić sama. Nie będę się zabierać za ten babski biznes. Dobra, chodź na lekcję. Cześć! Sałatka, co? Dziękuję. Jak zwykle na diecie. Panno Melciu? Tak, tak, oczywiście. Ach, nic nie zostało. Dziewczęta, nie ma już nic. Proszę. O,
Aha, jestem taka głodna. Patrz na to, ta obrzydliwa Melcia się obżera. Chciałabym, żeby ktoś zabrał jej te hamburgery. O, mówisz masz. O, chwila. Mogłybyśmy być za to wyrzucone. Tak, masz rację. Potrzebujemy planu. Aha. Czy to dobry plan? Najlepszy. Proszę, bez zbrodni. Voila! Ale Halloween już się skończyło. Ach, to mój plan. Proszę bardzo, to jest dla ciebie. Ty siadaj tam. Spoko. Witam, panno Melciu. Kim jesteś? Jestem zajęta. Jestem twoim osobistym ekspertem od burgerów. Ekspert od burgerów? Tak, muszę sprawdzić wszystkie twoje burgery, bo zasługujesz na najlepsze. To prawda. Mów dalej. Ten jest zbyt miękki. A ten... nie, sam tłuszcz. Ten jest za mały. Ten jest w porządku. To idealny burger. Ach, dziękuję. Merci. Co mam teraz zrobić? Co ty tam masz? Sałatka. Czy nie jest genialna? Zwyczajna. Daj mi to. Tylko nie przyjmuj ekspertów od sałatek, bo niczego nie zjem. Ostatnio zachowujesz się trochę dziwnie. Dobra, zjem gdzie indziej. A. Ekspert od burgerów, co? Pokażę ci. O, panno Melciu, do mojego biura. To bliźniaczki. To nie moja wina. Szybko. Papa! Twoje wąsy odpadają. Te bliźniaczki, żebraczki, te śmierdziele. Co one sobie wyobrażają? O, Melcia, co ty robisz? Tak. Nic mi nie jest. Miło to słyszeć. Chodźmy, Krysiu. No już, chodź. Teraz. Przepraszam, Melciu. Ten ma dużo kalorii. Dziękuję. Lepiej biegnijmy, bo się spóźnimy. Aha. Melciu, idziesz czy nie? Idźcie, dogonię was. Do zobaczenia w klasie. Myślę, że zostaniemy przyjaciółkami. Nie wydaje mi się. Dziękuję. Pomocy! Uratuj nas! Pomocy! Ten jest dla was. Jest idealny. Posprzątaj to w tej chwili. Nie możesz brudzić w bogatej szkole. Muszę się ich pozbyć i to teraz. Załatwię to. Wkrótce nic po nich nie zostanie. Ble. Czuję się biedna. Muszę to od razu skończyć. No. No, i to tyle. Gotowe. Ale to nie byłam ja. Ona była cały czas ze mną. Widziałam to na własne oczy. Takie zachowanie jest nie do przyjęcia w naszej szkole. Przetrzyj oczy. Nie zrobiłabym czegoś takiego. Uspokój się. Uspokójmy się wszyscy. Wiesz co, panno Anielo? Zostaniesz wydalona za takie zachowanie. Skoro tak mówisz. Ale... ale nie możesz! To moja siostra!
Ona tego nie zrobiła. Panno Krysiu, przykro mi, ale sama to widziałaś. Tak? To ja też pójdę. Ha, au. Jak sobie życzysz, twój wybór. Czekaj, Anielo. Musimy udowodnić, że to nie ty. Krysiu, niczego nie udowodnimy. W tej szkole chodzi o pieniądze. A my nie mamy żadnych. Nie martw się. Wymyślimy coś. Co to? Nie myślałaś chyba, że zostanę tutaj bez ciebie. Ha! Zostałyście wydalone. Mam dzisiaj urodziny. To większe święto niż urodziny. Pamiętaj, nie ma tak świetnych świąt jak moje urodziny. Cóż, chwila. Nie zwracaj na nią uwagi. Cieszę się, że już więcej cię nie zobaczę. Chodźmy. Nie mamy nic więcej do roboty. No to wynocha! Nie pasujecie tutaj! Spokojnie. O, super. Mówiłam, że się ich pozbędę. To byłaś ty? Oczywiście, że tak. A niby kto inny. Czy to ty ustawiłaś to wszystko? Mogę wszystko wyjaśnić? O nie. Prawie zmusiłaś mnie do wydalenia sióstr. Nie pasują tutaj. Tak. Każ im się wynosić. To wy się stąd wyniesiecie. Do mojego biura. Zanim was wydalę. Pomożecie mi, prawda? Cześć. Tak? Tak, zaraz będę. Mało, tak. Zaraz przyjdę. My ci pomożemy. Ale jak to? Przez nią prawie nas wyrzucili. No dobrze, dobrze. Na serio chcecie to zrobić? Oczywiście. Chodźmy już. I przepraszam za to wszystko. Ja myliłam się. Jesteście bardzo miłe. Ty też. Trochę. No to pora posprzątać.